Witajcie ludzie z tej strony Zichu, a ja mam dla was do zaprezentowania taki jeden fajny myk, który pozwoli wam zdobyć upragnioną grę, aplikację czy inna tam pierdołę z sklepu Google Play bez jakiegoś specjalnego wysilania się czy coś i wydawania własnych pieniędzy. Tutaj jak widzicie, mam fajne pieniążki. Skąd ja mam tyle pieniędzy? Doładowałeś prawie 100 zł. Prawie 100 zł doładowałeś, tak? Doładowałem 0 zł, 0 groszy. A ten sposób to właśnie tutaj, jak widać, premie ankiety Google. Google, nie? To jest taki fajny myk, że co jakiś czas dostajecie ankietkę. I ta ankietkę wypełniacie i dostajecie różnie złotówkę, czasem nawet 2 złote, czasem 50 groszy, czasem 80, czy coś w tym stylu. O, tak wygląda, ile ankiet zrobiłem, nie, jak to wygląda, tu nawet miałem 2 złote, no, tak średnio wygląda. A o co tu chodzi? Jak zdobywać te ankiety i zarabiać pieniążki z tych ankiet? Więc myk jest taki. Musicie mieć cały czas włączoną lokalizację. Musicie mieć zawsze włączone, bo musi być włączone, nie? Minus jest tego, że Google zbiera o was informacje, ale mi osobiście na tym bardzo nie zależy, bo ja nie jestem jakąś osobą, która ma coś na karku, czy na sumieniu, czy coś, więc niech mnie tam śledzi, niech wie, co robię, że tak powiem. No, ale idąc do galerii codziennie, przychodzi ankieta, czy byłem w tym miejscu i Biedronka, tak, byłem i czym płaciłem i takie sraty taty i dostaję pieniążka. I później byłem w Lidlu, byłem w Oszołomie, byłem gdzieś tam i tak gdzieś tam i cały czas mając włączone te ankiety, przychodzi codziennie ankieta i dzięki temu można sobie kupić różne rzeczy na sklepie Play. Na przykład, proszę bardzo, stać mnie na top listy. Jakie za 0 zł bestsellery, proszę bardzo. O, Minecrafta sobie mogę kupić. Mogę kupić Minecrafta. To są grosze. Grosze. Stardew Valley, Geometry Dash, wszystkie pierdoły, no nawet balonsy. Ale tanie. I to nie są moje. O, nawet popiół. Nice. O, i GTA. Do wyboru, do koloru. Pieniążki to się praktycznie rok zbiera. Każda ankieta, za którą się zarobi pieniążka, jest ważna rok. Czyli właśnie część twoich środków straci ważność 18 kwietnia. Tak, nie mogę wejść w to. Historia premii. O, kwiecień. 40 groszy wtedy straci ważność, a dopiero później 3 maja. Widać, jakie odstępy miałem, bo niespecjalnie mi się chciało robić ankiety, nie? Zresztą też nie miałem pod ręką. Nie chodziłem i w ogóle i nie włączałem. Nie włączałem tak często GPS-a. A już od jakiegoś roku mam włączony, wszystko ładnie mnie śledzi, elegancko i proszę bardzo, prawie 100 zł uzbierałem, mogę sobie kupić aplikację jaką chcę. No, jeszcze pokażę wam, jak wypełniać takie ankiety, jak zrobić, jak wypełnić takie pierdoły od początku, ale to zaraz do tego przejdziemy. Teraz pokażę wam, jak wypełniać takie ankietki. Więc zaraz wracam. No, jak widzimy, mamy tutaj coś takiego w lewym górnym rogu mi się pokazało. Proszę bardzo. Nie nagrywanie ekranu. Płacimy ci za dzielenie się opinią, premię z ankiety Google. Proszę bardzo, pyk. O, o.
Jakaś ankietka musi być bardzo skomplikowana. Okej, spoko. Które z tych miejsc zdarzyło ci się ostatnio odwiedzić? Gdzie ja to byłem? No gdzie ja to byłem? A byłem w Oszołomie, kurde. Czemu mi to przeszkadza? Dalej. Kurde. Mogłem jeszcze paragon wziąć. Ten, bo sobie kupiłem drożdżówkę, ale wypierdzieliłem go. Tak to bym dostał chyba troszeczkę więcej pieniążka. Jeśli bym wysłał, że... No. No. Nie, nie mam dowodu zakupu. Tak to bym więcej dostał, a tak to pewnie dostanę ile pieniążka? 42 grosze. No nic, o i tu pisze na dole, zdobyte środki wygasną za rok od dzisiejszej daty. Aha, spoko, dziękuję. O, i ten, w ten oto sposób mam już 89,23. A teraz będę ostatnio chodził codziennie sobie tam do Oszołoma i codziennie będzie mi ta sama ankieta wysrywać. A co za tym idzie? Pieniążek będzie się fajnie kumulował i będę miał tego pieniążka i będę bogaty i będę miał tyle kasy, że nie będę wiedział na jakie gry czy aplikacje wydawać. Na Google Play, sklepie Play. No, a teraz pokażę wam, jak od początku ustawiać, bo na początku inne są te ustawienia, czy coś, trzeba coś tam powpisywać na początku, więc zaraz to pokażę. No to już mamy wszystko od początku, że tak powiem. I proszę, wchodzimy w premię. I tu coś się pokazuje. Twoje opinie są cenne, wypełnij ankiety, otrzymaj środki w Google Play. Rozpocznij. Kontynuuj jako szambiarz, tak. O kurde, historia lokalizacji, tak? Włącz historię lokalizacji. Włączyć historię, włącz historię lokalizacji. I co tu, co tu? Zdobądź więcej nagród. O, to już w sumie mam założone, lol. 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 O, to co to jest? Uzupełnij profil. O, i tu sobie uzupełniamy, nie? O, języki, które znasz, angielski. I coś tam, coś tam, coś tam. No, tutaj się uzupełnia pierdoły. Gotowe. Powinno być jeszcze opcja chyba wyboru języków. O, już mamy ankietę. O lol. Wypełnij. O lol. Informacje te. A, sprawdzają czy ten. Teraz będzie sprawdzanie czy ten. Czy to co czytamy, czytamy ze zrozumieniem. I no. Że nie można oszukiwać i zaznaczać na pałę, bo będę sprawdzać. Jaki jest twój ulubiony deser? Kruche ciastka. Dalej. A jakie później zazwyczaj jesz deser? Wieczorem. Kto z tych deserów z całego świata znasz? Lody włoskie, kruche ciastka, brownie. Gotow. Dziękuję. Bo to później po jakimś czasie sprawdzają. No, i mamy takie utworzone. Wow, ale było ciężko. Ale było ciężko, a już mamy to utworzone. No, proszę bardzo. Historia premii. 0 zł, 0 groszy, jedna ankieta. Normalnie rozbój w biały dzień. Ustawienia. Ble, ble, ble. Tutaj można to pozmieniać, te ustawienia, które się chce. No nie. No, ja nie potrzebuję, bo ja mam już wszystko. No. I do zobaczenia zaraz. Teraz będę zrobił podsumowanie elegancko. Więc ZW. Jeszcze dodam tutaj od siebie. Kurde, trochę trudno mi się powstrzymać, ale jeśli zwróciliście na to uwagę, to wybaczcie, jeśli tak
ciamkam dużo, jakbym tabletkę ssał czy coś, ale no, nie zauważyłem tego dopiero później podczas no, nagrywania. Ale no, chcę wam jeszcze pokazać, jak tutaj u mnie wygląda. Płatności i subskrypcje, formy płatności, proszę bardzo. Saldo w Google Play, znowu ciamknę. 90 zł 54 grosze. Aha, no to tyle mam kasiorki. No, patrzcie. No, zobaczcie jeszcze, jak mam ten. Jak pieniążka wydałem. Suma wydatków od wydatków za marca 0 zł. Wow. A co kupiłem sobie? Kupiłem sobie terrarię za 24 zł. Kupiłem sobie Hitmana Snajpera za 0 zł 0 groszy. Kupiłem sobie Max Payne'a wersja mobilna za 14 zł. No i te na dole to tam nieważne. No i widzicie, fajnie, pieniążki się przydają. Jeszcze bym coś kupił, ale no muszę się zastanowić i z Piotrkiem to obgadać, bo to muszą być poważne zakupy, mimo tego, że pieniążka mamy w brud, to jednak mimo wszystko musimy się naradzić, żeby to nie było takie hopsa, hopsasa i no. I zapraszam was do dalszej części. Tak więc, jak widać, wszystko jest takie no banalnie proste. Tam jak będziecie mieli troszkę inaczej, jak ja pokazywałem przy jakby zakładaniu tutaj tych możliwości brania udziału w tych ankietach, to tam jest wszystko na intuicji. Wystarczy po prostu czytać ze zrozumieniem i ogarniać, co się tam no, uzupełnia i nie ma problemu. I wszystko powinno być bardzo fajnie. I mam nadzieję, że komuś się przydał ten poradniczek. I no, dzięki temu będzie bogaty, jak ja teraz jestem, proszę bardzo. Szkoda, że nie można tych pieniędzy wydać na jakieś swoje własne pierdoły, tylko i wyłącznie no, na rzeczy ze sklepu Play, niestety. No, ale i tym człowiek nie pogardzi. No, więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kogoś poratowałem, pomogłem i w ogóle ktoś się cieszy z tego. No i do następnego poradniczka, czy filmika, czy coś tam. Także no, pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że pomogłem. I elo, no, commentation, subscribation, łapkation w górę, ja was proszę. Zachęcam do oglądania moich innych filmików z tego oto poradniczka, innych poradników i innych takich ta pierdoła. Zatem czy się z wami żegnam znowu, także elo.